Poruszymy temat, który dotyka każdego z nas, zwłaszcza w wymagającym środowisku korporacyjnym. Czy to stres związany z nadmiarem obowiązków, problemy w domu, czy pora roku. Wszyscy przeżywamy momenty, w których jest nam po prostu trudniej i wszystko idzie jak po grudzie. Mnie również to dotyczy, a tworząc dla ciebie ten odcinek jestem dosłownie kilka tygodni po wyjściu z takiego dołka. Opowiem ci, jak możesz poradzić sobie z tym, wyciągając przy okazji coś dla siebie. Nazywam się Miał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work podcast. Wchodzimy w nowy rok, stary za nami. Odcinek ma premierę 2 stycznia 2024 roku. To dobry czas, aby porozmawiać o pewnej sinusoidalności życia w ciągu roku. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej drogi zawodowej, czy jesteś już doświadczonym pracownikiem korporacji. Trudniejsze chwile mogą pojawić się w każdym momencie. Dotyczy to również mnie, który zawodowo zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej. W ciągu siedmiu lat budowania swojej organizacji miałem dwa dłuższe dołki samopoczucia. Przez dłuższe mam na myśli takie, które trwają dłużej niż jeden miesiąc. Co ciekawe, z obu wyciągnąłem wnioski no i nauki. Zachęcam cię przede wszystkim do zrozumienia, że trudności i gorsze okresy to jest normalna część życia i element rozwoju kariery. Wiatr nie zawsze wieje w żagle, ale warto zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, a to pozwala odsunąć nieco widmo kolejnego dołka. Przyczyny mogą być różne, a obowiązków, trudności w życiu, prywatnym, ale i nuda. Bo wszystko na przykład dobrze działa, no i gubimy sens, brakuje nam satysfakcji. Przed nagraniem dla ciebie tego odcinka zapytałem moich przyjaciół, którzy charakteryzują się wysoką samoświadomością i świetnymi wynikami w biznesie, o ich doświadczenia w tym temacie. Od jednego z nich usłyszałem świetne zdanie. Często powodami trudniejszych chwil, są zewnętrzne problemy, które zabieramy do siebie. Z tej refleksji wynika więc, że warto zastanowić się, czy problemem nie jest czasem nasze podejście do obecnej sytuacji. Tak było w przypadku mojego pierwszego dłuższego dołka. To była jesień roku 2021. Znajomi dookoła odpalali nowe projekty. Ja na siłę też chciałem coś wymyślić, generowało to we mnie olbrzymią presję, a ta zaś wylała się w postaci złego nastroju, drażliwości i spadku chęci do pracy. Jak widać, problem wytworzyłem sobie sam, uruchamiając mechanizmy porównania. Koledzy odpalają nowe projekty, a ja mam tylko jeden. Mogą, mogę zostać w stadzie uznany za jakiegoś gorszego, albo mnie wyrzucą. Ta autodiagnoza prowadzi do wniosku, że problem leżał w chęci przynależności, ale i w moim mego. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wyjść. Z tego dołka potrzebna była ekstremalna szczerość z samym sobą. Zachęcam cię gorąco do bycia szczerym z samym sobą. To jest bardzo trudne do wykształcenia, no bo jak pewnie wiesz, siebie ogłamać najłatwiej. Jak widzisz, no ta zasada dotyczy również mnie. Wracając do wychodzenia z dołka. W tamtym czasie, oprócz zrozumienia przyczyny, pomogło mi również przypomnienie sobie o zasadach, dla których prowadzę excellent work oraz o mojej misji, która brzmi następująco. Wartościowa praca ma być wykonywana efektywnie, dając wolność mnie i moim klientom. Przypomniałem sobie, że nie potrzebuję kolejnych firm do jej realizowania, bo jeszcze jest naprawdę dużo do zrobienia w tej przestrzeni. Kolejny rok, czyli wtedy był to 2022, poświęciłem na jeszcze większe usprawnianie procesów w firmie, co zaś odbiło się w liczbie kursantów, która wzrosła o prawie 100%. No i jak widzisz, ten dołek pozwolił mi wziąć taki naprawdę solidny rozpęd do wybiegnięcia na kurkę. Wcześniej wspomnieni przyjaciele dali też dodatkowe dwie rady od siebie, jeżeli chodzi o kryzysy. Jednym, jedną z tych rad jest to, że gdy jednemu z kolegów spada nastrój, odpala mu się taki trudny czas, uświadamia sobie, że po prostu przesadził z siedzeniem i jest mu potrzebne więcej ruchu. A więc dbajmy o to, aby ten ruch u nas również występował. No i dbajmy również o jakościowy sen. On zazwyczaj dodaje w tygodniu więcej aktywności fizycznej, no i sprawa wraca u niego na właściwe tory. W moim przypadku staram się trzymać przynajmniej 5000 kroków dziennie, plus minimum jeden trening w tygodniu. Zazwyczaj jest to półtorej godziny piłki nożnej, ale ostatnimi czasy dorzucam też siłownie 1, 2-3 razy w tygodniu. Mam taką w garażu. Możesz oczywiście wybrać dowolny sport, chodzi przede wszystkim o to, aby się ruszać. Inny przyjaciel w trudnych chwilach kieruje swoje problemy do osób, które uznaje za kompetentne w przestrzeni jego problemu. Opowiada im o swoim wyzwaniu i szuka zrozumienia oraz tropu rozwiązania, żebyśmy tutaj mieli jasność. Czy on nie idzie narzekać do losowej osoby? Wybiera precyzyjnie rozmówcę kompetentnego w przestrzeni problemu, z którym się zmaga, no i rozmawia z nim, bo chce to rozwiązanie znaleźć aktywnie. Tutaj mogę, mogą się sprawdzić no nawet płatne konsultacje. Więc podsumujmy ten etap odcinka. Mamy trzy rozwiązania. Przypomnij sobie, dlaczego robisz to, co robisz. Dołóż więcej aktywności fizycznej w tygodniu oraz zadbaj o i porozmawiaj z kimś, kto czujesz, że ma takie problemy za sobą i być może jest w stanie nakierować cię na rozwiązanie. Do tego arsenału do dołóżmy jeszcze w sposób numer cztery, który pomógł mi z ostatnim dołkiem. Tym tegorocznym. Sięgnąłem po książki, o które oparłem fundament rozwoju mojej organizacji, oraz te o cechach, nad którymi nadal pracuję. Tutaj potrzeba, potrzebna jest no taka odrobina samoświadomości i pokory. No bo niełatwo jest otwarcie przyznać się przed samym sobą, jakie cechy są u nas do przepracowania, no ale w mojej ocenie warto to zrobić. Czytając książki, lepiej zrozumiałem, dlaczego wpadłem w kolejny dołek. Tym razem sponsorem gorszego czasu było to, że firma jest no naprawdę dobrze ułożona. No, a ja spocząłem na laurach. To był błąd. Satysfakcja w życiu pochodzi z robienia rzeczy nowych i trudnych. Łatwo ją stracić, jeżeli spoczniemy na laurach. Właśnie w tym kierunku zwróciłem swoje działania. Zrobiłem m.in. Kurs AI Dev 2, który głęboko wchodził w meandry technologii AI, no i nie był kursem łatwym do ukończenia. Jak widzisz, to nie jest tak, że w dołki się wpada tylko wtedy, gdy jest jakoś wybitnie trudno. Okazuje się, że gdy jest łatwo, bo na przykład dochodziliśmy do tego miejsca latami, no to tam dołki również czekają. W tym odcinku opowiedziałem Ci sporo o doświadczeniach moich i moich przyjaciół. Pokazałem Ci cztery sposoby radzenia sobie z trudnymi momentami w życiu zawodowym. Już wiesz, jak ważna jest samoświadomość, bycie szczerym wobec siebie. Warto przypomnieć sobie swoje cele: dbać o aktywność fizyczną, SEM, przyjmować oczywiście nie bezkrytycznie rady od kompetentnych osób oraz czytać. Wierzę, że zadbasz o to, aby ten rok był dla Ciebie dobry. Życzę Ci powodzenia w świadomym budowaniu Twojej kariery. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o efektywnym wykorzystaniu Excela w pracy, zapraszam Cię na stronę www.naukaExcela.pl. Link jak zawsze w opisie odcinka. A jeżeli podobał Ci się ten epizod, prześlij go jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. A ja nazywam się Michał Kowalczyk. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do Siego Roku.